Witam w autorskim podcaście Na Celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej, jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj gościem podcastu Na Celowniku jest poseł Paweł Szramka. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Aby uzupełnić informację, pan poseł Szramka jest posłem niezrzeszonym, posłem na Sejm 8 i 9 kadencji, byłym przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej oraz członkiem też innych komisji związanych z wojskiem i obronnością, ale co ważne dla naszej dzisiejszej rozmowy, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Reformy Służb Specjalnych i tak na marginesie bardzo się cieszę, że do tego tematu wracamy, bo już dobre z 10 odcinków, jak poszliśmy trochę na Bliski i Dalszy Wschód i ten temat nam trochę uciekł, a z tego co widzę jest dość popularny. Panie pośle, dużo tak naprawdę w polityce się rozmawia o temacie służb specjalnych? Niestety bardzo mało. Myślę, że między innymi to było głównym powodem, dlaczego postanowiliśmy powołać ten zespół parlamentarny. Ja byłem tego inicjatorem, natomiast jak rozeznałem się wśród kolegów z innych ugrupowań politycznych, to okazało się, że też jest grupka osób, która chciałaby o tym porozmawiać i w ten sposób powstał ten zespół, a przy nim także no już taka stała grupa ekspertów, która na posiedzeniach zabiera głos i myślę, że jest to cenny głos, bo od początku moim celem i mam wrażenie, że kolegów z zespołu również było to, żeby główne skrzypce grali w tym zespole eksperci, a nie politycy, po to, żeby to, co na tym zespole zostanie powiedziane, żeby było przynajmniej wysłuchane przez te osoby, które decydują w Polsce między innymi o działalności służb specjalnych. Nasuwa mi się właśnie taka mała myśl, że to chyba dobrze, bo nie zawsze w służbach zwłaszcza było tak, że były one otwarte na osoby z zewnątrz. Również na te osoby, bo to trzeba podkreślić, jest pan były żołnierzem zawodowym, więc nie wiem, czy akurat naturalną drogą pan poszedł w politykę, ale często mundurowi, mówiąc najogólniej, no zostają, że tak powiem, w branży i tym się zajmują, więc tutaj pewien pokłon na to, że sięgnęliście też po osoby z zewnątrz, bo zwłaszcza te, które już są poza służbą, no mogą powiedzieć trochę więcej, tak? Szef danej służby, czy nawet wysoki funkcjonariusz, czy mundurowy, nie zawsze do końca będzie mógł powiedzieć to, co myśli. Tak, zgadza się. Osoba, która jest w służbie, no na pewno na takim spotkaniu, które organizujemy w ramach zespołu, nie mogłaby być całkowicie szczera, czy też całkowicie obiektywna, no bo jednak w tej służbie jest. To mimo wszystko nie będzie chciała robić we własne gniazdo. Natomiast kiedy mamy byłych funkcjonariuszy, czy też ekspertów od bezpieczeństwa, którzy nie mają problemu z tym, żeby się wypowiadać, to ta dyskusja nabiera bardzo ciekawych barw. Dodam tylko, że zaproszenie na udział w takim zespole miało bardzo wielu ekspertów, również osoby ściślej związane nawet obecnie ze służbą, natomiast spotykaliśmy się z odmową. Cieszyły się nawet te osoby, że taki zespół powstał, że będzie dyskusja na temat reformy służb specjalnych w Polsce. Natomiast nie były zbyt przychylne, żeby pod swoim nazwiskiem wypowiadać się na posiedzeniach tego zespołu, co oczywiście przez nas było jak najbardziej zrozumiałe. Cieszymy się, że ci eksperci, którzy są, zdecydowali się wypowiedzieć. Mamy tylko nadzieję, że te kwestie, które są poruszane, a każde posiedzenie to jest rozbieranie służb trochę od innej strony, to mamy nadzieję, że przynajmniej ktoś z decydentów tego wysłucha, a jeśli zmieni się partia rządząca po przyszłych wyborach i może to będzie ktoś z członków zespołu, który będzie wchodził w skład tej partii rządzącej, to oby te nasze dyskusje nie poszły na marne i oby reforma czy też jakaś przymiarka chociaż do reformy stała się faktem. A te osoby w jakiś sposób uzasadniały, dlaczego nie chcą uczestniczyć, czy nie dociekali się tak naprawdę? No nie były zbyt wylewne, natomiast łatwo się domyślić, że jeśli ktoś jest w służbie, to albo nie może, albo no, miałby jakieś konsekwencje. Jeśli ktoś
na państwowej uczelni wykłada, no to też może mieć później problemy, bo wiadomo, że władza ma swoje maski, które sięgają bardzo daleko. Po prostu można mieć nieprzyjemności. Tak jak ja w wojsku, kiedy zaczynałem jakąś aktywność społeczną, można powiedzieć naokoło polityczną, no to jakieś tam nieprzyjemności się w związku z tym pojawiały. Jasne, rozumiem. A proszę mi powiedzieć, bo wspomniał pan poseł o tym, od czego tak naprawdę jakby zaczął się pomysł związany z komisją, z zespołem, przepraszam. Ale czy tak naprawdę gdzieś takim, no nie chcę powiedzieć gwoździem do trumny, bo to brzmi już źle, ale nie była sprawa związana z Pegasusem? Zespół powstał, mi się zdaje, szybciej niż... To znaczy, pytanie, od kiedy Pegasus jest w przestrzeni publicznej, od kiedy ta sprawa nabrzmiała. Natomiast nie, myślę, że Pegasus nie był przyczynkiem. Myślę, że był jeszcze dodatkowym argumentem do tego, żeby taki zespół powstał. Niestety taka dyskusja na temat służb specjalnych w Polsce nie odbywa się w szerszym gremium. Jest co prawda komisja do spraw służb specjalnych w Sejmie, natomiast ta komisja ma utajnione posiedzenia i tak naprawdę nie wiemy za bardzo, co tam się dzieje. A w mojej ocenie i w ocenie większości, czy też nawet wszystkich członków zespołu do spraw służb, temat powinien wyjść do szerszej publiczności, żeby ludzie w ogóle wiedzieli, czym te służby są, po co one funkcjonują, bo niestety, ale to większość z nas przyznaje rację, że przeciętnemu Kowalskiemu służby specjalne kojarzą się z wejściem o 5 czy o 6 rano do domu i zakuciem kogoś i wyciągnięciem z tego domu, a no nie do końca tym zajmują się służby specjalne. No dokładnie, a wracając jeszcze do samego Pegasusa, ja mam pewne wątpliwości, bo i na naszej arenie narodowej, jak i tej europejskiej mówi się o pewnych komisjach specjalnych, komisjach śledczych dotyczących Pegasusa. I właśnie, czy w pewien sposób tak naprawdę nie ogranicza się dochodzenia do prawdy, ograniczając się tylko do Pegasusa, bo tych narzędzi jest zdecydowanie więcej, a umówmy się, interes społeczny jest co najmniej znaczny. Zgadza się, narzędzi jest cała masa, Pegasus jest jednym z nich, natomiast Pegasus wypłynął medialnie i myślę, że z tego względu po prostu mówi się o tym, żeby komisja powstała. Ja jestem za tym, że jeśli ma jakakolwiek komisja powstać, to musiałaby ona być obiektywna, na co niestety nie widzę szczególnych szans, ktokolwiek by obecnie nie rządził. Po drugie, taka komisja musiałaby się zająć zarówno obecnie rządzącymi, jak i poprzednikami, czyli zawierać w swoich działaniach więcej lat niż tylko od 2015 roku. Ponadto obawiam się, że niestety, jeśli już taka komisja by powstała, to przede wszystkim politycy wykorzystywaliby ją politycznie, no bo jak widzimy w przestrzeni publicznej i politycznej, jakikolwiek się temat nie pojawia, to politycy, szczególnie największych obozów, próbują to skrajnie upolityczniać, obrzucać się winą i dlatego wszystkie komisje śledcze niestety również dążą do tego, żeby po prostu pokazać, że ta druga strona miała więcej winy. No właśnie, bo robiąc taki mały przegląd informacji dotyczącej powołania zespołu, znalazłem na przykład takie sformułowania, że to opozycja zakłada ten zespół. Krytykowany często w niektórych kręgach, na przykład też pułkownik Małecki, będący przecież ekspertem komisji, mówił o tym akurat, że to jest ponadpartyjna inicjatywa, więc tutaj jakby zdania były dość rozbieżne. Ale ja mam pytanie takie, no czemu też właściwie żadnej poprzedniej władzy tak naprawdę nie zależało na powstaniu? No bo problem pewnie ze służbami, do którego za chwilę pójdziemy, bo będę się pytał tak naprawdę, jaka jest diagnoza dotycząca służb, przynajmniej na poziomie pana zespołu, no to pewnie ten problem nie jest od wczoraj. Na pewno nie jest od wczoraj. Myślę, że możemy się w wielu kwestiach tylko domyślać, jaka jest prawda. Natomiast też wiele działań polityków obecnej, poprzedniej władzy pokazuje, że służby nie do końca współgrają z władzą dla interesu państwa. Ewentualnie dana opcja rządząca, która w danym momencie rządzi, bardziej stara się wykorzystywać te służby do tego, żeby utrzymać się u władzy, czy też dokopać opcji politycznej, która o tę władzę się ubiega. Dlatego też, tak jak już wspomniałem, te służby kojarzą się głównie z na przykład z CBA, gdzie wiemy,
tak czysto teoretycznie, że CBA żadną służbą specjalną nie jest. Jest raczej służbą policyjną, która właśnie ma kogoś wyprowadzać w kajdankach. A służby specjalne w naszym rozumieniu to są wszelkie służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze. To też należy bardzo mocno oddzielić, bo myślę, że łączenie CBA z tymi służbami faktycznie wywiadowczymi powoduje, że mamy bardzo mocne rozmycie tematu i też w opinii publicznej są te służby pewnie nie do końca dobrze zrozumiane. Do tego tematu też jeszcze wrócimy, bo też sobie parę uwag zapisałem, czy parę pytań, ale nie wiem, czy to będzie przytyk, czy nie, ale jak często tak naprawdę zespół musiałby się spotykać, żeby tę swoją pracę dobrze wykonać i żeby były tego efekty? Bo proszę się nie obrazić, ale z tego co znalazłem, spotkaliście się raptem 4 razy, z czego pierwszy raz to był tak naprawdę wybór prezydium. Tak, niedługo będzie kolejne spotkanie zespołu, tym razem dotyczące finansowania służb specjalnych. Myślę, że również arcyważny temat. Wcześniej była kontrola, wcześniej była między innymi struktura służb specjalnych. Tak naprawdę, no chyba żeby wyprostować te kwestie, to musiałaby trwać permanentna praca jakiegoś zespołu powołanego, szczególnie do tego, żeby przygotować taką reformę. Ja tylko pragnę przypomnieć, że my jako zespół parlamentarny nie dysponujemy żadnymi narzędziami, poza tym, że możemy się spotkać w Sejmie, zaprosić ekspertów i na ten temat porozmawiać. Nie mamy żadnej mocy takiej jak komisja sejmowa, aczkolwiek komisja sejmowa też ma ograniczone moce. Raczej prace komisji obecnie skupiają się na tym, żeby opiniować jakieś pomysły rządzących, a skoro w komisji jest większość z tej opcji rządzącej, no to oczywiście wiemy, jaka jest opinia. Tak więc nawet takich możliwości zespół parlamentarny nie ma. Bardziej mi i kolegom zależało na tym, żeby był to dodatkowy element dyskusji. Jak pan zresztą zauważył, również zespół ten został przez pana zauważony, nawet w jednym podcaście, przynajmniej w jednym, bo o tym słyszałem, poruszał pan temat zespołu. Niektóre media też tym się zainteresowały, a już całkiem jestem przekonany na temat tego, że zainteresowały się tematem właśnie służby specjalne, czy też obecna władza. Bo jeśli ktoś o tym temacie rozmawia, no to te przynajmniej organizacje chcą wiedzieć, co na tych posiedzeniach się dzieje. Tak więc naszym celem jest poszerzenie dyskusji, poszerzenie grona zainteresowanych służbami specjalnymi, bo nie mam wątpliwości, że obecna polityka wygląda tak, że przede wszystkim politycy skupiają się na zmianach tam, gdzie widzą, że są jakieś oczekiwania społeczne po to, żeby zgarnąć głosy w związku z wykonywaniem czy też wypełnianiem tych oczekiwań społecznych. Jeśli chodzi o służby specjalne, niestety, ale bardzo mała część społeczeństwa w ogóle ogarnia, o co chodzi w tym temacie, a już jeszcze mniejsza część społeczeństwa jest przekonana, że służby specjalne wymagają reformy. Dlatego też politycy tematu tego nie ruszają, bo nie jest on jakoś atrakcyjny pod kątem pozyskiwania nowych wyborców. Jeśli temat stanie się głośniejszy, jeśli coraz więcej osób będzie mówiło o tym, że służby specjalne w Polsce wymagają reformy, to mam nadzieję, że ktoś, ktokolwiek, czy obecna władza, czy kolejna, uzna, że tak, faktycznie jest to konieczne. Tak trochę pół żartem, pół serio. No służby nie lubią, jak się o nich mówi, co jest w pewien sposób zrozumiałe, no ale tym to bardziej, jak się coś komentuje. Ale muszę trochę uderzyć ręką w stół, niestety. Bo powiedział pan przed chwilą, że to nie jest politycznie, w cudzysłowie, popularne, ale no ja jestem oburzony jako osoba też, która w pewien sposób życie temu wszystkiemu poświęciła i jakby nie patrzeć, przecież służby realizują no dość szeroki katalog interesów narodowych. To wszystko tak naprawdę wynika z konstytucji, dalej przez strategię, po strategię bezpieczeństwa narodowego. No tak naprawdę ze strategią powinna być powiązana Biała Księga, której też właściwie zaktualizowanej nie ma, no bo mamy nową strategię, a Białej Księgi nie ma. Czy nie chcą politycy rozumieć, jak ważną rolę tak naprawdę służby specjalne pełnią? Albo nie chcą, albo niektórzy nie rozumieją, albo ci, którzy mają jakiś udział przy służbach specjalnych, po prostu wolą mieć te służby specjalne jakoś na boku. Myślę, że na zasadzie, że my nie wchodzimy w interesy wam, a wy nie wchodźcie nam. I tak to się toczy, że państwem kierują politycy, obok są służby specjalne i ja nie widzę przynajmniej takiej
realnej nici porozumienia czy nici współpracy, która czyniłaby, że starania służb specjalnych faktycznie wpływają na poprawę bezpieczeństwa, jakości rozwoju państwa polskiego, które to informacje czy też wiedza wykorzystywana ze służb mogłaby być wykorzystywana przez polityków w dobrym kierunku. Ja raczej widzę tylko wykorzystywanie tych zdolności służb, które miałyby uderzyć w przeciwników politycznych czy też organizacje, nazwę to eventów pod publiczkę, jak na przykład przylot Antonowa ze sprzętem medycznym, który no, był spektakularny, wielu fotografów mogło sobie zrobić fotkę, natomiast jeśli spojrzymy sobie na to od strony logistycznej, to nie miało żadnego uzasadnienia, jeśli chodzi o koszty tej operacji, a chyba chodziło tylko właśnie o jakiś splendor dla władzy, no bo widzieliśmy te paski w TVP, gdzie pisano, że największy samolot przyleciał do Polski. Tak jakby to było najistotniejsze w tym, że dostajemy sprzęt medyczny dla ochrony ludzi. No, taka parodia pod publiczkę, ale niestety ludzie na to się łapią. O pewnych rozwiązaniach tych problemów, a przynajmniej które nawet moi studenci też potrafili czasem gdzieś znaleźć propozycje, mniej lub bardziej śmieszne, mniej lub bardziej poważne, a niektóre pewnie warte rozważenia, to jeszcze porozmawiamy. A ja usłyszałem kiedyś taką opinię, że wracając jeszcze do komisji, bo to by mi uciekło, że komisje to zawsze pewnego rodzaju wskazanie swoistego braku zaufania do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. No bo nagle ktoś musi się jakby zająć tematem, który nie został najpewniej rozwiązany, jest gdzieś jakiś problem, przecież mamy instytucje państwowe, które się tym mają zajmować, no a skoro powstaje komisja na poziomie Sejmu, no to znaczy, że coś jest nie tak. Czyli tak trochę teoretyzując, zawsze ten, kto będzie przy władzy, niespecjalnie będzie za tym, żeby powoływać komisję. No tak, oczywiście tu się w pełni zgadzam, dlatego też chyba nie jest żadnym zdziwieniem, że w zespole nie ma absolutnie żadnego polityka partii rządzącej. Mało tego, nie ma nawet polityka największej partii opozycyjnej, mimo że jeden był na początku, ale wypisał się z tego zespołu. Są tam posłowie w Lewicy, w Konfederacji, z Koalicji Polskiej. Jestem ja jako niezrzeszony, też poseł Rozenek z PPS-u, tak więc jest szerokie gremium z opozycji, natomiast nie ma osób, które mają największy wpływ na decyzyjność w Polsce, czyli polityków partii rządzącej, co niestety jest smutne, ale domyślam się, że po prostu mieli też jakieś polecenie odgórne, że nie mają do tego zespołu wstępować. Może właśnie po to, żeby nie legitymizować opinii, że coś wymaga naprawy. Domyślam się, że tak jak pan powiedział, rządzący wolą, żeby nikt nie wpadł na to, że coś jest nie tak, że coś trzeba reformować. Natomiast my w zespole wiemy doskonale, wiedzą o tym też eksperci, że to, jak funkcjonują służby specjalne w Polsce, wymaga reformy. Nawet nie chodzi o to, żeby uderzać w te czy w poprzednią władzę. Chodzi o to, żeby te służby miały jak najlepsze narzędzia i żeby jak najlepiej mogły przydawać się interesowi państwa i tylko o to nam chodzi. To tutaj pełna zgoda i bardzo się cieszę. Panie pośle, ale jeszcze zanim przejdziemy głębiej, że tak powiem, do tematu, to o jedną rzecz muszę zapytać. Zespół z nazwy jest parlamentarny. Jak doskonale sobie przynajmniej obaj zdajemy sprawę, parlament to nie tylko Sejm, ale także i Senat. Czy ta nazwa to jest jakąś taką nazwą ogólnie przyjętą na poziomie Sejmu, czy być może można było zespół taki trochę szerszy, stricte parlamentarny zrobić? Jak to wygląda? Jakby pan mógł słuchaczom też powiedzieć, żebyśmy rozumieli, czemu tak się zespół nazywa, a w sumie zasiadają tam sami posłowie. Nazwa stąd się bierze, że do zespołu parlamentarnego także jak najbardziej mogą przystąpić senatorowie. Senatorowie też mogą powołać sami zespół parlamentarny. To mogą przedstawiciele każdej z izb powołać taki zespół. I ja oczywiście zapraszam, jeśli senatorowie w którejkolwiek opcji chcieliby brać udział, to jak najbardziej zachęcam. Natomiast też ja nie szukałem na siłę. Mam takie doświadczenie, jeśli chodzi o zespoły parlamentarne, że one najczęściej mają dwa największe wydarzenia. Pierwsze to jest powołanie tego zespołu, a drugie to jest wybór prezydium. I często zespoły na tych dwóch wydarzeniach kończą swoją działalność. Chyba tylko po to, żeby
później w czasie kampanii powiedzieć, nie wiem, jak się idzie do strażaków, powiedzieć, że tak, ja powołałem zespół do spraw strażaków. To akurat może słaby przykład, bo ten zespół się spotyka, ale jeśli bylibyście Państwo zainteresowani tym tematem, to warto sobie prześledzić zespoły w Sejmie, które powstały, niektóre absolutnie abstrakcyjne, że nawet bym nie wpadł na tej pomysł, że ten zespół jest potrzebny, czy też się przyda. No ale posłowie zespoły powołują, mają do tego prawo oczywiście, może nie wszystko wiem, może są problemy, o których w takich zespołach się rozmawia. Natomiast jest całe grono zespołów, gdzie właśnie na powołaniu składu, czyli wybraniu prezydium, aktywność takiego zespołu się niestety kończy. Na to oczywiście wpływ miał COVID, miały różne inne sytuacje. Natomiast no, myślę, że jeśli ktoś chce, to praca takiego zespołu może trwać i też mogę trochę delikatnie, sprawiedliwie, mój zespół, gdzie pan wyliczył, że było kilka spotkań, to były spotkania oficjalne. Poza tym my spotykaliśmy się też poza kamerami, bo przypomnę, że posiedzenia parlamentarnych zespołu są nagrywane, jest to wszystko do odsłuchania. Natomiast też są kwestie, które chcieliśmy poruszyć w gronie, które na przykład nie chciało się wypowiadać na posiedzeniach takiego zespołu, dlatego to też wymagało naszej pracy, można powiedzieć, poza kamerami. Uprzedził pan delikatnie tak naprawdę moje kolejne pytanie, bo chciałem właśnie w pewien sposób pochwalić, że zebrania zespołu właśnie są transmitowane. Umówmy się, większość ludzi takich rzeczy nie ogląda, podobnie jak i obrad Sejmu, ale to też może świadczyć o tym, że państwo są w pewien sposób otwarci i chcą z tym przekazem dotrzeć szerzej. Niemniej, tak jak powiedziałem, no raczej nie jest to coś atrakcyjnego. Szybciej ludzie pewnie oglądają telewizje śniadaniowe, ale mówiąc całkowicie poważnie, jakby mógł pan przedstawić tak naprawdę, jaka była jakby wstępna diagnoza? No bo na pewno nad czymś od początku się zastanawialiście. Co jest nie tak? Co ewentualnie wymaga zmiany? Jakieś koncepcje może się pojawiły? Może jakieś pomysły na funkcjonowanie? Od czego tak naprawdę to wszystko się zaczęło, bo też w pewien sposób muszę pochwalić, że każde ze spotkań, ale to mówię oczywiście osobiście, każdy ze spotkań, tak mówiąc kolokwialnie, ogarnia inne zagadnienia. Ale był właśnie jakiś taki punkt wyjścia właściwie do rozpoczęcia prac zespołu, czy po prostu dobrze, zbierzmy się, przeanalizujmy, zobaczymy wnioski i będziemy dopiero się zastanawiać, co dalej? Myślę, że te punkty wyjścia to wszystkie niepokojące sygnały, które docierają do nas odnośnie różnych wpadek, na przykład służb specjalnych, czy też wpadek polityków. Tak jakby służby specjalne w ogóle nie pracowały. Politycy partii rządzącej mieli te wpadki, jak na przykład maile pana Dworczyka, które no nie powinny się zdarzyć na takim poziomie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i funkcjonowanie państwa. To niestety boli, że takie rzeczy się wydarzają i myślę, że to negatywnie wpływa też na wizerunek służb, które można powiedzieć, że trochę powinny w takich kwestiach być zabezpieczeniem, czy też przygotować tych polityków, ale ci politycy muszą tego chcieć. Jeśli nie ma woli politycznej, to niestety one same z siebie nie wykonają tej pracy. I to jest, myślę, główna przyczyna jakichś nieporozumień, czyli upolitycznienie służb specjalnych. Uważam, że za dużo polityki jest w tych służbach. Powinna być współpraca na linii politycy służby specjalne, natomiast to powinna być współpraca ściśle nakierowana na interes państwa, a nie nakierowana na interes partyjny. A jak już wcześniej wspomniałem, myślę, że mamy aż nadto przykładów, gdzie próbuje się wykorzystywać służby do tego celu. Więc pierwsza kwestia, która chyba na każdym spotkaniu się wyłania, to jest doprowadzenie do apolityczności. Jeśli nie jest to możliwe całkowicie, to do jak największej apolityczności służb specjalnych. Kolejna kwestia to też podział tych kompetencji. No, nie powinniśmy mylić służb policyjnych ze służbami specjalnymi, czyli to wyłączenie CBA spod służb specjalnych. Kolejna kwestia to też finansowanie. No, w ostatnim roku, z tego co się orientuję, to nakłady na służby specjalne zostały obcięte. I jeśli patrzymy na to, że w tym roku za naszą granicą toczy się wojna, to jest w ogóle jakaś abstrakcja, że ktoś pomyślał o tym, żeby obcinać środki na służby specjalne, nawet jeśli tylko domyślano się, że ta wojna może powstać za naszą wschodnią granicą. Więc
No jest cała masa kwestii, które wymagają poruszenia. Na najbliższym posiedzeniu będzie kwestia właśnie finansowania służb specjalnych, no bo to tam, gdzie jest kasa, tam też potrzebna jest odpowiednia kontrola i też duża odpowiedzialność. A mam wrażenie, że tej odpowiedzialności często brakuje, ale przede wszystkim nie wśród funkcjonariuszy służb, ale wśród polityków, czy też osób nadzorujących jakiekolwiek służby specjalne. Osobiście, panie pośle, też jestem zdania, że na pewno służby wymagają pewnej reformy, ale teraz naszła mnie taka myśl, czy, a pisałem nawet kiedyś taki artykuł, może go nawet państwu wrzucę w opisie naszego odcinka, dotyczący właśnie polityczności. I ja teraz się zastanawiam, czy tak naprawdę, czy ten zespół, czy może jakieś szersze też gremium, jakieś ciało, nie powinno się właśnie zastanowić nie tylko nad samą reformą służb, ale i jej relacji. Bo ja bym doprecyzował to, co pan powiedział, bo tu bym się nie do końca zgodził. To nie chodzi o relacje tak naprawdę służb z politykami, tylko de facto z rządem, a tak naprawdę z premierem. Bo to jakby nie patrzeć na strukturę i podległości, no to przecież służby przychodzą z informacjami odinfiltrowanymi, przerobionymi, z wnioskami za i przeciw, plusy, minusy i tak dalej, i tak dalej. I przychodzą do środka decyzyjnego, który ma podjąć pewną decyzję na podstawie tychże informacji. Ale co tak naprawdę chciałem zapytać? No, wspominałem, że i służby, i w sumie pański zespół także otwiera się na tych ekspertów, również zewnętrznych. Przychodzą także akademicy, którzy trochę rozbierają no, naprawdę na części pierwsze pewne rzeczy i patrzą może trochę i teoretycznie, ale nie jeden z nich też ma doświadczenie w różnych instytucjach i służbach, więc widzi pewne rzeczy i ja powiem szczerze, pierwsze kwestie, jakie widzę, to jest chociażby to, no ktoś może powiedzieć, że nie ma tak naprawdę z tym problemu, no ale przecież tak naprawdę od momentu powstania i SKW, i SWW, i ABW, i AW dalej w parach mają wspólne ustawy. No powiem szczerze, dla mnie jest to w pewien sposób niepojęte. No jest niepojęte, dlatego jeśli nie uporządkujemy tych kwestii, no to te służby będą sobie działać, natomiast nie będą działać na pełnych obrotach, na w pełni swoich możliwości. Dlatego też ten zespół powstał, żeby porozmawiać o tym, jakie są główne założenia do zmian w przyszłych ustawach, pod które podlegałyby służby specjalne. Mam nadzieję, że te nagrania nie pójdą w koszt, tylko ktoś później raczy to odsłuchać po to, żeby może jakieś ciekawe sugestie do tych reform wdrożyć. No i my jesteśmy do dyspozycji, a naprawdę życzyłbym sobie, żeby ktoś z rządzących chciał przyjść na taki zespół, przynajmniej od tych rządzących, którzy mają właśnie wpływ na służby specjalne, tak jak pan powiedział, przede wszystkim premier, ale też koordynator służb specjalnych. Ja mam wrażenie, że niestety służby z tym premierem za bardzo się nie spotykają. Nawet jak przeczytamy książkę wspomnianego pułkownika Małeckiego, byłego szefa Agencji Wywiadu, to możemy przeczytać bardzo smutną prawdę, że on za bardzo się nie spotykał z tymi naszymi rządzącymi, że to było wręcz święto, kiedy nie wiem, czy on w ogóle kiedykolwiek spotkał się z panią premier wtedy. Już nie pamiętam dokładnie, czy czytałem tę książkę, natomiast nie mam aż takiej dobrej pamięci, natomiast to, co mi utkwiło, to myślę, że nawet pewien żal, że nie miał możliwości częstszych spotkań z osobami decyzyjnymi. A myślę, że jeśli ktoś jest szefem rządu, czy naokoło tego szefa rządu grono, powinno mieć możliwość konfrontowania się jakoś z tymi kwestiami, które są poruszane w służbach specjalnych po to, żeby, no żeby dbać o państwo. Jeśli premier tego nie chce, no to niech premier wyznaczy kogoś odpowiedzialnego za to, żeby pilnować kwestii, nad którymi pieczę mają służby specjalne, a nie, że to jakoś tak samopas sobie hula. Panie pośle, ja jestem trochę takim, bym powiedział, systemowcem i dla mnie, jeżeli coś ma w państwie funkcjonować, to musi tworzyć systemy. No i bezwzględnie tutaj też o systemie służb specjalnych powinniśmy mówić. A skoro jest system, to tak może słowem do powiedzenia, chociaż pewnie to już w którymś z odcinków mówiłem, to znaczy, że musimy mieć podmioty, właściwie zbiór tychże podmiotów, cel w pewien sposób wspólny, a przynajmniej podobny, no i muszą być odpowiednie relacje między nimi, a już jest tacy, jak jest to wszystko prawnie uregulowane. No, ale chodzi o to, żeby też system nie był sobie tylko i wyłącznie na papierze, a żeby był efektywny. Nie tyle efektowny, co właśnie efektywny.
I teraz ja mam na przykład takie wątpliwości, bo przecież w każdym systemie, może ekonomiści powiedzą trochę inaczej, może kapitan Piotr Herman też powie trochę inaczej, z którym nagrywałem niektóre odcinki, ale z zasady trochę uogólniając będziemy mówić zazwyczaj o trzech takich poziomach, od strategicznego przez ten operacyjny i potem taktyczny. I mając pewne uwagi również do tego poziomu strategicznego, de facto politycznego, bo jakby nie patrzeć, no na tym poziomie powinno się określać pewne kierunki i dalej tylko nadzorować, czy one są właściwie realizowane. Ale obiecaliśmy sobie, że nie będziemy politykować, ja sobie też to obiecałem, więc ten poziom sobie odpuścimy. Ale dlaczego o tym mówię? No wspomniał też Pan o urzędzie ministra koordynatora. I tak naprawdę on powinien się gdzieś tam znajdować, właściwie nie wiem czy jako urząd, no na tym poziomie w sumie operacyjnym. I teraz ja mam takie właśnie spore wątpliwości. Czy nie brakuje też nam pewnej instytucji, być może na poziomie strategicznym, ale na pewno na tym poziomie operacyjnym, który jest swoistym lejkiem, przez który przechodzą pewne informacje, bo na przykład w systemie antyterrorystycznym tę rolę pełni Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tak na marginesie, tu mam też dość spore wątpliwości, bo znowu on podlega jednej ze służb, w tym przypadku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Idąc dalej w tych wątpliwościach, takich trochę na marginesie, czemu tylko terroryst tutaj wchodzi, a nie inne transsektorowe zagrożenia? I czy w tym przypadku właśnie pracy służb, czy służb specjalnych, no w tą stronę nie powinniśmy pójść i się zastanawiać de facto nad całą strukturą nie tylko służb, ale właśnie ich współpracy, wymiany informacji. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że czasem te służby niepotrzebnie między sobą trochę konkurują, a inne mają zadania i kompetencje, co wynika przecież z ich ustaw. To się oczywiście wszystko nachodzi, bo tego się nie da wykluczyć, no ale musi być ktoś, kto to wszystko sprawnie spaja. Abstrahując całkowicie od nazwisk, od barw politycznych, no nie jest możliwe, żeby nawet urząd ministra, podkreślam urząd, czyli ktoś, kto obsługuje jego, no bo on jakby nawet 24 godziny na dobę nie spał, to nie byłby w stanie tego robić, no to jednak chyba większy podmiot powinien być właśnie na tym poziomie operacyjnym, a idąc dalej jeszcze wyżej na tym strategicznym. Czy zastanawialiście się de facto nad jakimś modelem docelowym pewnej struktury, czy na razie jesteście jeszcze gdzieś na etapie tak naprawdę diagnozy problemu? Tak wspominaliśmy podczas prac zespołu, że warto by było, żeby taka struktura się pojawiła. Też jak najbardziej apolityczna, oczywiście, która byłaby pod premierem, natomiast żeby nie była ciałem, które też by w jakąś stronę polityczną ciągnęła. Pan słusznie wspomniał, że nawet ministerstwo to może być za mała struktura na nadzór, kontrolę nad służbami specjalnymi, a przypominam, że obecny koordynator służb specjalnych dodatkowo jest jeszcze ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Tak więc no już samo to chyba pokazuje, że kwestia istotności służb specjalnych w życiu w Polsce jest jakby no trochę na poboczu. Dla mnie to jest coś niepojętego, no bo wywiad i kontrwywiad to jest ogromny element bezpieczeństwa naszego państwa. Jeśli to by sprawnie funkcjonowało, jeśli premier, jeśli urzędnicy chcieliby otrzymywać te informacje i braliby te informacje pod uwagę, to ja jestem przekonany, że wiele kwestii w Polsce mogłoby no, wyglądać zupełnie inaczej. Natomiast jeśli traktujemy w ten sposób służby specjalne, że one gdzieś tam są z boku, że minister koordynator jednocześnie ma całe MSWiA na głowie, no to on nie jest w stanie tego ogarnąć. No, także w pełni się zgadzam, że strukturalnie to należy uporządkować. Powinna być instytucja, która jest na tym. Niekoniecznie musiałby to być koordynator służb specjalnych, może coś zupełnie innego. Myślę, że są świetne przykłady, jak to funkcjonuje w innych państwach. Nie trzeba na nowo odkrywać koła, wystarczy spojrzeć tam, gdzie to funkcjonuje i starać się wdrażać to w Polsce. Dorzucę jeszcze do tego pieca. Zgodnie z przepisami tenże minister w ogóle nie musi być powoływany tak naprawdę. Ale o kolejną rzecz tak naprawdę muszę zapytać, bo wyszliśmy tak naprawdę o systemie, który też by można było w jakiś sposób tu uregulować, zdefiniować, ale bo wspominał Pan też o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. No jako jedyna w sumie służba, instytucja ma zapisane w swojej ustawie, że jest służbą specjalną, gdzie to też nie jest doprecyzowane właściwie czymże ta służba jest. Wszystkie cztery pozostałe nie mają takiego zapisu,
No przyjmujemy to tak naprawdę w inny sposób, że takie są. Tutaj też się, jakby nie patrzeć, rodzi pewien rozdźwięk i chyba trochę pewnej kultury legislacyjnej brakuje, bym powiedział. Bym powiedział, że nawet nie trochę, a cały ogrom. To niestety nie tylko w tej kwestii. Mamy w Polsce galopującą biegunkę legislacyjną. Ustawa ustawę pogania. Niczego praktycznie w Polsce nie można zrobić. Nie można, rząd nie może niczego uczynić bez nowej ustawy. To doprowadza do tego, że my się zasypujemy tymi ustawami. Już mało kto jest w stanie ogarnąć się w tym całym prawie, w tym całym bałaganie, który tworzymy w Sejmie. Jeśli to tak szybko następuje, to ja się nie dziwię wcale, że istnieje tyle błędów. Później są nowelizacje tych ustaw, poprawki. Czasem są sytuacje, że ustawa nie zdąży jeszcze wejść w życie, a już jest nowelizowana, no bo ktoś tam sprawdził, że została ona wprowadzona z błędami. To jest bardzo niebezpieczne, bo jednak te ustawy powinniśmy wprowadzać najlepiej w pełnym konsensusie, co jest prawdopodobnie niemożliwe, przynajmniej w obecnej chwili, ale przede wszystkim z jakąś taką, jak to pan ładnie określił, kulturą legislacyjną po to, żeby uniknąć błędów na przyszłość. Jeśli byśmy poczekali, nie wiem, miesiąc później przegłosowali tę ustawę, dali możliwość ekspertom wypowiedzenia się, dali możliwość branżom, których dotyczyć będą te ustawy, no to już na poziomie legislacji bylibyśmy w stanie wiele błędów pewnie wyeliminować. A jeśli ustawa wpada nam, druk pojawia się we wtorek, my w środę nad nią pracujemy, a w czwartek już na głosowaniu ona jest wysyłana do Senatu, no to to jest jakieś nieporozumienie. No, żadna firma chyba tak nie funkcjonuje, a na pewno nie funkcjonuje dobrze, że z dnia na dzień podejmuje arcyważne decyzje i nie konsultuje tego z poszczególnymi działami, czy to na pewno będzie działać. A polski Sejm tak właśnie funkcjonuje. Panie pośle, byliśmy obaj obecni na konferencji Cyber 24 Day organizowanej przez grupę Defense 24. Rozminęliśmy się niestety, ale uczestniczyłem w panelu dotyczącym właśnie inwigilacji i tam delikatnie podpuszczony przez doktora Raubo podkreśliłem po raz kolejny tak naprawdę, no przynajmniej takie jest moje zdanie, że brakuje nam ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, czyli o czynnościach, które tak naprawdę dość mocno, może nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, ale dość mocno ingerują w podstawowe prawa człowieka. I tutaj znowu kłaniają nam się właśnie kwestie prawne. No przecież najróżniejsze sądy, też długo nie mieliśmy chociażby ustawy dotyczącej chociażby środków przymusu bezpośredniego i broni. W końcu się jej doczekaliśmy, bo jednak te kwestie właśnie dotyczące takiej zasadniczej ingerencji powinny być uregulowane na poziomie ustawy. Jest szansa, że doczekamy się tejże ustawy? Bardzo byśmy chcieli zapewne. Natomiast myślę, że to nie do mnie pytanie, to raczej musimy kierować do rządzących, czy to obecnych, czy to przyszłych. Jeśli będę rządził, no to jeśli będę w gronie rządzącym, to oczywiście będę starał się, żeby taka ustawa powstała. I mówiąc w skrócie, potrzebna jest po to, żeby wiedzieć, co można, czego nie można po prostu w kwestiach operacyjnych. I tyle. A no też jeśli takiej ustawy nie ma, no to właśnie często naginane są pewne reguły. Nawet jeśli chodzi o Pegasusa, no to pamiętamy chyba doskonale, a przynajmniej osoby, które się interesują tymi kwestiami pamiętają, jak politycy partii rządzącej no, zmieniali zdania w tej kwestii. Na początku mówili, że oni żadnego Pegasusa w ogóle na oczy nie widzieli. Później no, przyznali się, że mają tego Pegasusa, ale go nie używali. Później powiedzieli, no dobra, używaliśmy, ale podsłuchaliśmy tylko kilka osób. A później wyszło, że te kilka to było kilkaset. No jeśli idą takie przekazy do społeczeństwa, to jak społeczeństwo ma ufać, że w tym państwie cokolwiek dobrze działa? Skoro sami rządzący, były takie dni, że jeden przedstawiciel partii rządzącej mówił co innego niż drugi przedstawiciel partii rządzącej. Dla mnie to jest, no nie wiem, sytuacja, że albo się śmiać, albo płakać, no bo to pokazuje, że to państwo nie funkcjonuje tak jak potrzeba, że te tryby nie działają, że nie ma przygotowanych żadnych strategii, nie ma sytuacji, że jak jest jakaś afera, no to premier wyciąga teczkę numer 358 i już wszyscy wiedzą, co mają robić. Czegoś takiego nie ma, jest tylko działanie reaktywne. Jeśli cokolwiek chce się zrobić, to tak jak mówiłem, trzeba dać nową ustawę, żeby
był wiadomo co chron. Akurat ludzie w służbach pewnie doskonale wiedzą, jaki jest pierwszy człon tego dwusłowa, które kończy się chronem. I niestety politycy tak robią właśnie po to, żeby chronić własne cztery litery. Każda kolejna ustawa okazuje się, że jest w jakiś sposób wadliwa, okazuje się, że pojawiają się zapisy o bezkarności nawet urzędników związanej z sytuacjami jakimiś kryzysowymi, czy to COVID, czy to teraz sytuacja z wojną na Ukrainie. Gdyby była od góry do dołu przygotowana prawdziwa ustawa o czynnościach operacyjnych, o tym, na co służby mogą sobie pozwolić, na co nie mogą sobie pozwalać, to myślę, że i politycy, i obywatele spaliby spokojnie. Trochę muszę oczywiście funkcjonariuszy usprawiedliwić i stanąć w ich obronie. No, zwłaszcza w służbach specjalnych, to jest zawsze gdzieś balansowanie na granicy prawa, ale z drugiej strony, gdyby właśnie to wszystko miało ręce i nogi, czyli byłaby ustawa, a te ustawy regulowałyby odpowiednie zapisy i wiemy, o co chodzi w poszczególnych służbach, to nie byłoby problemu, a i ten funkcjonariusz prowadzący te czynności byłby spokojniejszy. Tym sposobem przechodzimy też trochę do pytań związanych właśnie z prawami człowieka, bo to jest problem. No, na naszym panelu był też chociażby Wojciech Klicki z Panoptykonu i tutaj też pewne projekty robimy i niebawem o tym Państwo usłyszą. No, jak teraz dobrze wyważyć tak naprawdę interes państwa versus, bo inaczej tego nie idzie powiedzieć, prawa obywatelskie? Bo przecież też się musimy zastanowić, że może dochodzić do nadużyć. I ja nie mówię, że one teraz w tej chwili są. Nie o to mi chodzi. Żeby nikt nie myślał, że gdzieś po tych służbach teraz sobie jeździmy. Chodzi mi o to, aby właśnie poprzez odpowiednie zapisy, przyjęcie odpowiednich regulacji doprowadzić do sytuacji, że obywatel się tego nie obawia. A jeżeli już nawet dojdzie do takiej sytuacji, że ma pewne wątpliwości, to ma pewną drogę, którą może wykorzystać, żeby się dowiedzieć, czy ktoś tych jego praw, no mówiąc mocno kolokwialnie, nie połamał. Oczywiście za pewnymi wyjątkami, no bo wiadomo, że pewnych informacji ostatecznie nigdy nie będziemy udzielać. Widzi pan możliwość tak naprawdę takiego wyważenia? Bo to równanie, bym powiedział, jest no trudne. No na pewno jest to szalenie ciężkie, bo każdy z nas pewnie trochę inaczej postrzega te wolności obywatelskie. Też pozwolę sobie nawiązać do tego zdania, które pan powiedział, że nie mamy tu zamiaru jeździć po służbach. Absolutnie to nie jest moim celem. Jeśli ktoś tak moje słowa odebrał, to pragnę to sprostować. Ja raczej jadę po politykach, bo to jak służby specjalne działają, jest zależne od tego, jakie prawo tworzą politycy, więc przede wszystkim w pierwszej linii są politycy do tego, żeby tutaj te kwestie wyprostować. A jeśli będzie prawo pisane w dobry sposób, tak żeby interes państwa na tym nie cierpiał, tak żeby nie było wątpliwości właśnie o te prawa człowieka i tak dalej, no to też funkcjonariusze będą mieli jasne ramy, w których mogą się poruszać i wtedy myślę, że też wiele niedomówień nie będzie występować. To, o czym mówimy, no kwestia szalenie ciężka. Wyważyć, czy można, nie wiem, kogoś podsłuchać, bo może się okazać, że to jest terrorysta, a jeśli się nie okaże, czy to był terrorysta, no to myślę, że wtedy po prostu należy taką osobę poinformować o tym, że była posłuchiwana. Natomiast też w momencie, kiedy jesteśmy pewni, że to nie jest ten terrorysta, bo jeśli zdradzimy terroryście, że go podsłuchujemy, no to może się okazać, że jego współpracownicy zwiną się z interesem i przeniosą się gdzieś indziej i w inne miejsce będą chcieli dokonać jakiegoś aktu terroru. Ja tak. Przyznam, że w tej kwestii nie jestem aż tak biegły. Tu na pewno fundacja, o której pan wspomniał z panem Kliskim, ma wiele do powiedzenia, możemy na ten temat dyskutować. Zresztą fundacja ta jest, bywa na posiedzeniach naszego zespołu, z czego bardzo się cieszę, bo właśnie o to chodzi, żebyśmy uzupełniali się w wielu kwestiach, że jeśli mamy wypracować jakieś rozwiązania, to żeby były spojrzenia z kilku stron, a nie tylko na przykład ze strony służb albo ze strony polityków. Tak trochę pół żartem, pół serio, żeby nie było zbyt smutno, to może o to chodzi, żeby terrorystów trochę spłoszyć, żeby sobie poszli gdzieś indziej, ale oczywiście to taki trochę czarny, ale humor. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie, bo takich diagnoz szybkich tak naprawdę można postawić ze sporo i pokazać, jak wiele jest problemów, rzekłbym tak naprawdę fundamentalnych. I jednym z nich, które też dzieli w pewien sposób służby, które znowu ustawami są połączone, jest chociażby kwestia posiadania uprawnień dochodzeniowo-śledczych. I teraz,
służbach cywilnych, a przynajmniej ABW je posiada, tak? Wojskowych, na przykład SKW, mówimy o dwóch służbach kontrwywiadowczych, no już tego nie ma, muszą się opierać o pomoc znowu i współpracę z żandarmerią wojskową, co też znowu rodzi przecież pewne problemy. No chyba też powinniśmy się zastanowić i zdecydować, albo to jest, albo tego nie ma, bo wiedza operacyjna wiedzą operacyjną, ale trzeba to przełożyć na tak zwany proces, czyli na zbudowanie pewnego materiału dowodowego. I albo to jest w jednej służbie i ci ludzie się rozumieją i na co dzień współpracują. Ten, który się zajmuje tymi czynnościami dochodzeniowo-śledczymi, mówi operacyjniakowi: słuchaj, ja potrzebuję takie i takie coś, i wtedy to będzie z tego twardy dowód, a to, co masz teraz, jasne, to jest ważne, bo my wiemy, ale to jeszcze nie będzie dowodem jako takim. Więc tutaj się wydaje, że to jest kolejna kwestia, którą tak naprawdę należałoby rozwiązać, i wydaje mi się, nie wiem, może się mylę, ale znowu właściwie wracamy do pojęcia system, bo gdybyśmy systemowo pewne kwestie właśnie określili, to wszyscy by wiedzieli w sumie, jak w tym wszystkim grać, a tak być może niestety, ale mamy pewne rozbieżności. Tak, myślę, że system to jest słowo klucz, bo nie da się naprawić czy to służb specjalnych, czy w jakiejkolwiek innej dziedziny życia w Polsce, jeśli będziemy na to patrzeć jakoś wybiórczo. No, jeśli naprawimy coś w ABW, to nie znaczy, że wszystkie służby będą już idealnie działały. Potrzeba systemu po to, żeby te służby potrafiły ze sobą współgrać, żeby nie powielały kompetencji, żeby nie było tak, że trzy służby zajmują się jedną sprawą i tak naprawdę powielają swoją robotę. Powinno to być poukładane tak, żeby one miały jak najbardziej możliwość współpracy, no ale żeby też nie było sytuacji, jak pan wspomniał, że SKW musi się posilać pomocą żandarmerii wojskowej, żeby skutecznie wykonywać swoje działania. No bo jeśli dzielą się tymi zadaniami, a pewnie w wielu kwestiach nie powinni, no to automatycznie te działania mogą rodzić jakieś patologie, więc absolutnie zgadzam się, że musimy podejść do sprawy systemowo i jeśli zmieniać, to nie gdzieś tam cząstkowo, nie dokładać tylko wisienkę na tort, tylko przyjrzeć się całemu temu tortowi. No bo jakby nie patrzeć, przynajmniej jest potencjalne ryzyko tego, że ta efektywność wtedy niestety spada. Uciekł mi jeszcze jeden wątek a propos organów uprawnionych do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, bo przecież de facto pod ministra koordynatora tak naprawdę podlegają pewnym wycinkowym oczywiście zakresie, ale jednak inne instytucje, bo mamy trochę więcej instytucji, które są uprawnione do tychże czynności. I teraz chyba kolejny problem się rodzi, czyli teoretycznie wiemy, kto jest służbami specjalnymi i dlaczego, ale mamy też pewien, rzekłbym nawet, wachlarz instytucji, które też do tych czynności ustawowo są uprawnione, i tu żadnej tajemnicy przecież nie zdradzamy. No, jeżeli chcemy skutecznie mieć taki, nazwijmy to, parasol, jeśli chodzi o nadzór i kontrolę, no to trochę nam się ten cały organizm, ten system poszerza. Na pewno tak. Nie powinno to się w ten sposób rozjeżdżać. Myślę, że to podobnie jak z różnymi spółkami Skarbu Państwa. Jeśli jest jedna spółka, jest ułożona struktura od góry do dołu, to każdy wie, co robić, każdy wie, do kogo się zwrócić, jeśli potrzebuje pomocy. Natomiast jeśli taka spółka się rozrasta w dziesiątki spółek córek, to później dla przeciętnego klienta jest wręcz niemożliwością załatwienia jakiejś zwykłej biurokratycznej sprawy, która powinna być do załatwienia telefonicznie, a okazuje się, że petent musi biegać od jednego urzędu czy też jednej instytucji do drugiej i zajmuje mu to często miesiące, a gdyby ta organizacja działała sprawnie, no to powinna mieć zgłoszony problem, już ta organizacja tym problemem by się zajęła, ewentualnie na końcu poinformowałaby petenta, że problem został rozwiązany i co musi dalej zrobić. I podobnie jest zresztą w służbach specjalnych. Jeśli te kompetencje się mieszają, jeśli okazuje się, że jedna służba zajmuje się pewną sprawą, druga służba zajmuje się też tą sprawą i wzajemnie wchodzą sobie w kompetencje, a jednocześnie nie ma też do końca jakiegoś zaufania, bo też na przykład politycy próbują te służby wykorzystać do swoich działań stricte politycznych, no to później robi się masło maślane i niewiele z tego wychodzi, a efektywność działania tych służb stoi na no nie takim poziomie, jakbyśmy sobie życzyli. No, teoretycznie i praktycznie są mechanizmy
wykluczające, że nie powinny się służby nachodzić, ale jak wiemy, niestety czasem tak bywa. Jedno z ostatnich pytań zadam, tak trochę bym powiedział od końca. No właśnie jest to pomysł jeden z moich studentów, jak zrobić, żeby służby być może mogły funkcjonować lepiej, żeby szefowie nie musieli się obawiać reakcji polityków, żeby tak naprawdę mogła być ta apolityczność, bo sami podsunęli pomysł i bardzo mi się podobał i tu im przyklaskuję. Mocno dyskusyjny pewnie, ale kadencyjność szefów służb. Jak pan się zaopatruje na takie pomysły? Jest to ciekawy pomysł, natomiast zawsze jest kwestia wyboru tego koordynatora do spraw służb. Nawet jak będzie kadencyjność, nie będzie on odwoływalny, no ale wchodzi kwestia tego, kto go powoła. Więc zawsze wracamy do tej kwestii apolityczności. Jeśli dana partia, która w danym momencie rządzi, zaskarbi sobie wszystkie możliwości do decydowania o tym, kto ma być takim koordynatorem, no to prawdopodobnie, czy też z dużym prawdopodobieństwem wybierze sobie osobę, która wręcz będzie podległa danej partii politycznej. I ja bym nie chciał osobiście, żeby taka osoba sprawowała swoją funkcję przez kolejne lata, a zwłaszcza przez lata po odejściu od władzy tych, którzy taką osobę ustawili. Więc ciekawa kwestia, natomiast wraca sprawa tego, w jaki sposób taka osoba miałaby być wybierana. A macie, panie pośle, jakieś takie swoje założenia, pomysły, modele, koncepcje, bym powiedział końcowe, może to jest trochę za szybko, no bo zespół pewnie jeszcze trochę popracuje, no ale widzicie jakieś takie swoje punkty, w stronę których byście chcieli dążyć w swoich rozważaniach i analizować, ewentualnie obalić, stwierdzić, że jednak nie, że to nie był dobry pomysł, że trzeba pójść w drugą stronę? Czy jakiś taki model w waszych głowach gdzieś istnieje, czy dopiero to ma się urodzić, że tak powiem, w ramach prac zespołu i wszystkich analiz, konsultacji z zewnętrznymi ekspertami, właściwie z całym światem, to może duże słowo, no ale no niech tak będzie. Ten gotowy model na pewno jeszcze nie istnieje, ponieważ prace zespołu skupiały się jednak na wyrywkowych zagadnieniach. Tak jak wspominałem, kolejne posiedzenie będzie dotyczyło finansowania służb. Myślę, że już po większości, czy też pod koniec kadencji, kiedy będziemy mogli podsumować pracę tego zespołu, może wtedy wyłoni się jakaś koncepcja, przynajmniej zarys, jakby to mogło wyglądać. Życzyłbym sobie, żeby to nam się udało, natomiast czy się uda, no to zobaczymy, bo wiele też kwestii często przeszkadza nam w spotkaniach. Chcemy, żeby ci eksperci byli obecni na spotkaniach, no a jeśli nie mają możliwości uczestniczenia, no to też bez sensu, żeby sami politycy spotykali się i między sobą rozmawiali, kto ma lepsze koncepcje, bo akurat no do większości polityków mam jednak ograniczone zaufanie, że te koncepcje raczej są podyktowane również tym, żeby dana opcja polityczna mogła coś więcej zdziałać przy obecności tych swoich koncepcji. Dlatego ja jestem za tym, żeby wypracowane rozwiązania były w gronie jak najbardziej apolitycznym, a jeśli politycznym, to w jak najszerszym gronie, żeby to nie było tak, że jedna partia siada i sobie ustala jakieś zasady gry. A przede wszystkim też chodzi, że jeśli takie zasady gry zostaną ustalone, to żeby one były skonsultowane chociażby z innymi opcjami politycznymi, bo jeśli ktoś kończy rządy, no to żeby te koncepcje przetrwały kolejne kadencje, kolejne rządy. Jeśli to nie będzie skonsultowane, jeśli okaże się, że kolejna opcja polityczna, która przejmie władzę, uzna, że jednak te pomysły poprzedników były złe, no to znowu wracamy do punktu wyjścia. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, zresztą na Cyber 24 Day bardzo często wspominano o tym, że bezpieczeństwo to jest proces. Nigdy nie jesteśmy całkowicie bezpieczni. Możemy tylko dążyć do jak największego bezpieczeństwa naszego państwa. I podobnie jest ze służbami, jeśli będziemy się bawić, że każda kolejna ekipa rządząca będzie wszystko wywracała do góry nogami, no to my nie zbudujemy solidnego systemu. Także mówiąc o budowie systemu, musimy też mówić o konsensusie politycznym po to, żeby to przetrwało nie tylko kadencję, a raczej dekady. To wszystkie życzenia i marzenia, o które tak naprawdę też chciałem zapytać i trochę mnie pan ubiegł? No, zdaję sobie, że to jest trochę w sferze marzeń.
No trzeba mieć plan, żeby wiedzieć, do czego się dąży. Ja tego nie krytykuję, broń Boże. Pytam całkowicie poważnie. Zdaję sobie sprawę, że będzie to trudne, natomiast też zdaję sobie sprawę, że jeśli ma to funkcjonować i ma to funkcjonować dobrze, to musi być wypracowane w konsensusie politycznym. Jeśli nie zostanie wypracowane, no to będzie niestety co zmiana władzy, będziemy wracali do punktu wyjścia. Pewnie będziemy posuwać się naprzód, natomiast nie będą to tak wielkie kroki, jakbyśmy sobie tego życzyli. Parlamentarny Zespół do Spraw Reformy Służb Specjalnych, bym powiedział, że jest pewnego rodzaju zespołem celowym, tak? Dążycie Państwo do przygotowania pewnych wniosków, koncepcji, być może i wspominanych modeli. Kiedy Pan uzna, że to jest ten moment na zakończenie pracy zespołu i tak naprawdę jakie mamy prawne możliwości czy szanse na to, co zespół ustali, żeby faktycznie mogło wejść w życie? Czy to będzie tylko wniosek do Sejmu o wprowadzenie pewnych ustaw, zmian, czy wygląda to trochę inaczej? Najlepiej, gdyby powstała cała ustawa o służbach specjalnych, która by wyłoniła się właśnie w konsensusie politycznym. Natomiast żeby to powstało, no to jednak potrzeba trochę większych zasobów niż te, którymi dysponuje zespół parlamentarny. Ja nie stawiam mety temu zespołowi. Ja liczę na to wręcz, jeśli ta grupa ekspertów będzie na tyle silna, to że zespół będzie kontynuował swoje prace w przyszłej kadencji. Niezależnie od tego, czy obecny przewodniczący Paweł Szramka będzie w przyszłym parlamencie, czy pozostali członkowie zespołu parlamentarnego będą w Sejmie, to liczę na to, że grono ekspertów, które zebrało się przy zespole, będzie w stanie na politykach przyszłej kadencji wymusić, żeby ten zespół dalej pracował i wtedy mam nadzieję już na wypracowanie koncepcji, która będzie pozwalała chociażby na przedstawienie założeń do powstania ustawy o służbach specjalnych, czy też zmian w obecnej legislacji. Natomiast mam też obawy, że będzie to możliwe tylko przy zmianie władzy, bo jeśli obecna władza w ogóle się nie interesuje sprawą, uważa, że dobrze jest tak, jak jest, nie ma potrzeby na to, do tego, żeby zawitać na posiedzeniu takiego zespołu, to obawiam się, że nie będą chcieli tych zmian, tylko raczej będą czerpać z tego, jak to funkcjonuje obecnie. Panie pośle, a nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale myśli pan, czy planuje pan, że tak naprawdę nawet jeżeli pewne zmiany wejdą w życie, uda się przeforsować pewne kwestie, to zespół dalej powinien pracować, żeby w pewien właśnie sposób, w pewnym procesie jakby analizować to wszystko, co się dzieje i ewentualnie podsuwać propozycje zmian? Myślę, że nie jest to złym pomysłem. Natomiast jeśli powstałaby struktura, która naprawdę dobrze by działała, która potrafiłaby racjonalnie nadzorować i kontrolować służby specjalne i też pilnować tego całego systemu, to myślę, że w takim momencie już ten zespół nie byłby potrzebny, ponieważ ta struktura miałaby o wiele większe kompetencje i też o wiele większe możliwości działania, bo tak jak już dziś mówiliśmy, ten zespół jest raczej miejscem, gdzie możemy sobie podyskutować, gdzie możemy zaprosić ekspertów i nagrania z tego zespołu może sobie obejrzeć każdy Polak, do czego zachęcam, po to, żeby chociażby pogłębić sobie wiedzę na temat tego, czym są służby specjalne w Polsce. I w takim wypadku, jeśli byłaby instytucja, która by to wszystko spinała, to taki zespół nie jest już potrzebny. Natomiast obawiam się, że szybko to nie powstanie, a jeśli nie powstanie, wtedy warto by było, żeby taki zespół istniał, żeby podnosił przynajmniej co jakiś czas sprawę, że powołanie takiej instytucji jest konieczne do sprawnego działania służb specjalnych i sprawnego przesyłu informacji między rządzącymi a służbami. To życzmy sobie wzajemnie, aby również i nasza praca powodowała podnoszenie świadomości też społecznej pewnych zagadnień i że to nie jest tak, że tematyka służb specjalnych mnie nie dotyka. Tak, dlatego też bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za kwestie poruszane w Pana podcaście. Życzyłbym sobie, żeby miał Pan jak najwięcej odbiorców i żeby ci odbiorcy też przekładali się na liczbę świadomych wyborców w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim Państwa gościem był dzisiaj poseł Paweł Szramka, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Reformy Służb Specjalnych. Kłaniam się nisko, panie pośle. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.